Wiceminister o spodziewanym wystąpieniu Tuska. Polska zacznie robić to, co Niemcy. Tego samego dnia dwie największe partie polityczne w Polsce postanowiły otworzyć jesienny sezon. Prawo i Sprawiedliwość w Przysusze organizuje swój kongres, a Platforma Obywatelska na warszawskim Bemowie Radę Krajową. 12 października czeka nas prawdziwie polityczna sobota. W programie Fakt Live zapytaliśmy ministra rządu Tuska, Andrzeja Szejnę z Lewicy, czy na konwencji KO przewiduje wystąpienia związane z polityką zagraniczną. Wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych na wstępie zaznaczył, że bardzo ceni sobie współpracę z Radosławem Sikorskim. Spodziewam się wypowiedzi pana premiera dotyczącej kwestii polityki migracyjnej. Doszliśmy do pewnego momentu, mamy raport NIK-U, mamy doświadczenia z polityki ośmioletniej, wpuszczania kogo popadnie przez Prawo Sprawiedliwość, a potem szczucia na imigrantów, których sami wpuścili. Mamy dzisiaj nowelizację kolejnych ustaw dotyczących zaostrzenia polityki udzielania wiz. W ciągu ostatnich miesięcy, rok do roku, ilość wiz udzielonych przez państwo polskie pod rządami nowej koalicji spadła o 30%. Robić tak, jak Niemcy. Dopytywany, skąd taki spadek, gość Faktu Live wyjaśnił, daliśmy po prostu możliwość decydowania konsulom. Szejna zaznaczył, że konsulowie byli naciskani w sprawie wydawania wiz. Część osób, która je dostała, rozmyła się w Europie i szukaj wiatru w polu. To była polityka Prawa i Sprawiedliwości, a co najważniejsze, dzisiaj są zarzuty do wielu polityków czy współpracowników polityków z MSZ-u czasów PiS-u, zauważył minister. Rada Krajowa ma odbyć się w sobotę 12 października w warszawskim Bemowie. Według mnie, pan premier będzie chciał pokazać, jaka powinna być polityka migracyjna. Bo nie odrzucajmy jej, nie odrzucajmy zaproszeń dla osób z innych krajów, bowiem polska gospodarka potrzebuje, czy to w rolnictwie, czy to w informatyce, czy to w służbie zdrowia. Tylko PiS nie analizował, kogo Polska potrzebuje, kogo należy zaprosić i z jakimi krajami podpisać umowy. Tak jak robią Niemcy. Andrzej Szejna przypomniał, że po ataku Rosji na Ukrainę, wpuszczano około 2000 rosyjskich obywateli bez odpowiedniej kontroli. A wśród nich mogli być terroryści, wojskowi, zabójcy, dywersanci, dodał wiceminister. Przypomnijmy, że z raportu zaprezentowanego przez prezesa NIK Mariana Banasia wynika, że w Ministerstwie Spraw Zagranicznych przynajmniej od listopada 2022 roku do maja 2023 roku funkcjonował nietransparentny i korupcjogenny mechanizm wpływania na konsulów w sprawie wydawania wiz. Tusk określił ten raport jako miażdżący. Raport NIK jest miażdżący. Rząd PiS przyznał w ciągu 5 lat ponad 500 000 wiz Rosjanom. Już po ataku na Ukrainę prawie 2000 Rosjan dostało polskie wizy, często z naruszeniem prawa i wbrew sankcjom. Gdzie wtedy byliście panowie Duda, Kaczyński i Morawiecki? Napisał na platformie X. Fakt Live codziennie o godzinie 17. Program Fakt Live nadawany jest od poniedziałku do piątku, zawsze o godzinie 17. Gościem są politycy i eksperci. Emisja na stronie głównej fakt.pl, wiadomości, wydarzenia, informacje oraz na Facebooku i YouTube Faktu.